Okej, cześć, słuchajcie, witam wszystkich serdecznie. Najpierw sobie zerknijmy na ceny prądu w Polsce. Otwórz. Cena za 1 kWh to suma opłaty za dystrybucję i ceny prądu. Energa, przepraszam, 85 groszy, złoty 32. Mamy tutaj, o, zamrożona, maksymalna, taryfowa. No to tak, złoty 32, złoty 38, Enea 77 groszy, złoty 20, złoty 27. Średnia cena w Polsce 80 groszy, złoty 26, złoty 39. E.ON 73 grosze, złote 18, 2,10. No, ciekawie się robi. PGE, Polska Grupa Elektrozjebów. 83 grosze, złoty 33, złoty 39. Tauron. Zresztą, powiem wam szczerze, co mnie rozpierdala, że Tauron i Enea i Energa robią swoich ogólnie klientów totalnie w jajo. W ogóle powiem wam szczerze, była taka sprawa nawet, że właśnie pracownik, inkasent Taurona przymajstrował coś przy liczniku jakiegoś starszego małżeństwa i licznik zapierdzielał, nadliczając trzykrotne zużycie. No i tam sprawa w sądzie, coś tam się wyjaśniło, nie licznik im wymienili, ale no i tak musieli zapłacić to, co im naliczyło. No to jest paranoja po prostu. No i dobra, więc mamy tu maksymalna. No i o. To jest bardzo przydatna strona. Macie tu cena-prądu.pl. To jest bardzo przydatna strona. A teraz sobie weźmy to. Oczywiście przyszło to do mnie. O. Od PGE przyszło to do mnie. I powiem wam szczerze. Szanowni Państwo, w 2024 roku wchodzi w życie szereg zmian związanych z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne. Przesyłamy informacje wynikające z obowiązku, o którym mowa w artykule 5 ustawy 6CA, podpunkt, czy punkt, jak to rozumieć, jeden lit A i C oraz punkt 2 ustawy Prawo Energetyczne. Ceny dynamiczne energii elektrycznej, czyli oznacza to, że cena prądu będzie się zmieniała co 15 minut. Zresztą macie wszystko tu w artykule, znaczy w tym liście, bo ja sobie go zeskanowałem telefonem, żeby mieć temat do kilkunastu filmów. No. Ale żeby do tego programu przystąpić, musicie mieć inteligentny licznik i wszyscy dystrybutorzy energii w Polsce mają czas do 2030 roku na wymianę liczników analogowych na liczniki cyfrowe. Jest jedno ale według mnie. Jeżeli licznik bowiem będzie posiadał coś takiego jak cewka Rogowskiego, to już wam to moje dzieci wyjaśnię. Jeżeli licznik będzie posiadał cewkę Rogowskiego, jeżeli licznik będzie posiadał cewkę Rogowskiego, to kupujecie taki licznik i montujecie go nad waszą skrzynką z bezpiecznikami i to powoduje to, że on ma szereg filtrów, ten licznik w sobie,
i to powoduje, że wszystkie zakłócenia w prądzie są niwelowane i to też powoduje to, że po prostu ten licznik inteligentny, który jest na cewce Rogowskiego, powoduje właśnie to, że no ten licznik nie będzie wam zawyżał zużycia prądu. Ja też planuję kupić właśnie coś takiego, żeby mieć, nie użyć, ale w razie czego jakby coś to mieć i być zabezpieczonym. Nie patrzcie się na firmę, bo firma Kultech też ma w swojej ofercie bardzo fajne rzeczy. To jest ciekawe. Chyba, że wolicie coś takiego. Ale to jest jednofazówka. Do jakiejś szopy czy warsztatu to jak znalazł. No, ale ja wam tylko mówię, że jeżeli ten, to instalujecie, podłączacie wszystkie cztery fazy i to wam ładnie prostuje cały prąd i ten licznik nie będzie nawet wiedział, co jest grane. No. Ale czytając dalej. Od 24 sierpnia 2024 będą mogli Państwo zawrzeć umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej 1. Kropka. Jest to umowa, która odzwierciedla wahania cen na rynkach energii elektrycznej, czyli w przeciwieństwie do umowy opartej na standardowej taryfie nie określa stałej ceny energii elektrycznej. Cena ta będzie się zmieniała nawet co 15 minut zgodnie z nowo notowaniami rynku spot na towarowej giełdzie energii SA. Takie rozwiązanie jest alternatywą dla obecnego sposobu rozliczania, który jest oparty o stałą cenę energii. Bo słuchajcie, mamy pompy ciepła, mamy Tesle elektryczne, mamy różne dziwne rzeczy, no i mamy sąsiadów, którzy chcą przykoksić i swoją fotowoltaikę 160% kurwa więcej mocy do sieci. Bijemy. A potem się dziwicie, że się prąd kurwa kończy, bo transformatory nie wytrzymują, jak te sąsiady kurwa walą tak mocą w tą linię. No. Jakie są warunki... Jakie warunki należy spełnić? Będą mogli Państwo zawrzeć umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej, jeśli są Państwo odbiorcami końcowymi energii elektrycznej, wykorzystują Państwo energię wyłącznie na własny użytek. Mają Państwo zainstalowany licznik zdalnego odczytu, czyli licznik inteligentny. O co tu chodzi? What the fuck? Jak to ktoś powiedział? Chodzi o to, że ty, jako użytkownik końcowy i twój dystrybutor energii będziecie mogli sobie jednocześnie odczytać stan energii elektrycznej, ale jest ciemna strona tego rozwiązania z licznikami inteligentnymi. Twój dostawca energii będzie mógł ci wyłączyć prąd, kiedy będzie chciał. Tak, po prostu. Bo wyjedzie ta z uną na wakacje, no to my wam prąd odcinamy, bo nikogo nie ma w domu, no to po co wam ten prąd? I słuchajcie, i oni to już przeforsowali w rządzie, te ustawy już dawno zostały pod biurkiem przeforsowane i oni dostali zielone światło na to. Oni wychodzą z założenia, że jeżeli, jak to się mówi, klienta nie ma w domu, no to po co ma jego dom być zasilany, można mu odłączyć prąd, a jak przyjedzie, no to mu się włączy. I tyle. Zaraz wiem, że ludzie się oburzycie, no ale sorry bardzo, ja już dawno mówiłem o tym, że tak się stanie, jakoś nikt nie reagował. No to
Miejcie pretensje sami do siebie. Powtórzę jeszcze raz. Mają Państwo zainstalowany licznik zdalnego odczytu. Czyli Ty jako użytkownik energii elektrycznej końcowy możesz odczytywać ten licznik, ale zarazem Twój dostawca energii elektrycznej też mogą się go odczytywać. No. Więc już nie będzie walenia w chuja, że tam coś tam, panie, kurwa, tylko oni będą widzieli to samo, co ty widzisz. No. Zgodnie... A to jest internetowa porównywarka ofert. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 24 sierpnia 2024-2. Będą mogli Państwo skorzystać z elektronicznej porównywarki ofert. Sprzedawców prądu znajdą w niej Państwo informacje mi o wszystkich ofertach sprzedaży prądu, w tym ofertach umów z cenami dynamicznymi, które są dostępne na rynku energii elektrycznej na terenie całego kraju. Porównywarkę będzie prowadził prezes Urzędu Regulacji Energetyki na przeznaczonej do tego stronie internetowej. Z narzędzia będą mogli skorzystać odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorcy 3. Możliwość zakupu prądu od wybranego sprzedawcy. No to jest niezłe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klienci w gospodarstwach domowych będą mogli wybrać swojego sprzedawcę prądu. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku kupowania prądu od dotychczasowego sprzedawcy. A tutaj to tego podstawa prawna, co sobie możecie tam... To już dawno zostało przegłosowane w Sejmie i teraz możecie ich pocałować w tyłek, za przeproszenie, bo przespaliście wszystko, tak naprawdę. Ja już kiedyś darłem mordę o tym, że liczniki inteligentne to zło. To ktoś mi powiedział, zamknij mordę i weź się do roboty. A teraz, kurwa, sami drzecie mordę na YouTube, że o ja pierdolę, kurwa, plecę na gaz zakazali, co ja zrobię, o Jezus Maria, pelet zakazują, o Jezus Maria, węglu mnie można palić, już nie będę węglem palił w piecu, i co ja zrobię? Było się edukować, a nie zostać tępym wieśniakiem, za przeproszeniem, nie obrażając nikogo. Ja rozumiem was, moi mili, że większość z was zapierdala od pierwszego do pierwszego i ledwo wiąże koniec z końcem, ale czytajmy też, interesujmy się też rynkiem energii elektrycznej, bo to też w waszym imieniu to robię i walczę o wasze dobro i próbuję coś zrobić, żebyście wy nie musieli praktycznie nawet palcem kiwnąć. Większość z was, jak usłyszy, że licznik energetyczny, każdy na to machnął ręką tak naprawdę. O, panie, idź pan w chuj. Właśnie to, ty panie, idź pan w chuj, tak za przeproszeniem. Bo mamy dwa rodzaje liczników inteligentnych. Jeden oparty na cewce Rogowskiego, która błędnie odczytuje prąd elektryczny. A dlaczego? To już wam wyjaśnię. Dlatego, że jeżeli w prądzie są duże zakłócenia, jak na przykład od, nie wiem, włączonych żarówek LED-owych, komputerów, UPS-ów, falowników i tak dalej, to w prądzie są zakłócenia, które powodują, że ta cewka błędnie odczytuje wartości. Dodając taki licznik dodatkowy energii elektrycznej, powodujecie, że ten licznik drugi prostuje te wszystkie właśnie zgrzyty w sieci. I licznik z cewką Rogowskiego ma ładny, gładki prąd i widzi wszystko jak należy. A jeżeli użyjemy licznika inteligentnego z czujnikiem Hala, który jest 100 razy dokładniejszy, no to tu już nie musimy stosować innego licznika, dlatego że licznik inteligentny z czujnikiem Hala bardzo dobrze odczytuje, a nawet dokładnie odczytuje prąd, wahania prądu elektrycznego, zużycie w danych godzinach i tak dalej, i tak dalej. I to wam każdy specjalista powie.
No, to więc to już sobie omówiliśmy, ale jeszcze, że ja lubię was męczyć. Cena prądu w Polsce to nie... Polskie sieci energetyczne. PSE. Ciekawe, czy nam się strona uruchomi. No bo ostatnio cholera, ja nas się nie chciał uruchomić. No zobaczymy. Negocjacja połączenia. Dobra, weźmiemy jeszcze raz. Proszę bardzo. Polskie sieci elektroenergetyczne. To jest bardzo ważna strona, bo opowiada, ile mamy. Zapotrzebowanie megawatów 20936. Generacja megawatów 23888. Elektrownie cieplne 8574. Elektrownie wodne 292 megawattogodziny oczywiście. Elektrownie wiatrowe 5893. Elektrownie fotowoltaiczne 9129. Salto wymiany całkowitej megawattów 2972 eksport. Częstotliwość 50 Hz. No i gdzie wysyłamy? To się odświeża co 15 minut. Do sąsiadów na Ukrainie 114 MW idzie. Do Słowacji 482, Czechy 1272, Niemcy od nas nawet biorą 1489, ale ciągniemy od Szwecji 442. Na Litwę nic nie wysyłamy. No i tu mamy godziny szczytu. Informacje dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. To jest bardzo ważne. No i tu macie wszystko. Co ja wam mam mówić? Ja siedzę na tej stronie i bardzo dużo sobie informacji właśnie po prostu wyszukałem i dowiedziałem się. Polecam tą stronę www.pse.pl. Więc ja uważam, że tego typu licznik jest, właśnie najlepszy do waszego domu. Jeszcze raz wejdźmy, bo montując go, to robicie bardzo, bardzo dobry, bardzo dobrą ochronę siebie, tak naprawdę. Bo ja zamierzam właśnie zakupić ten licznik energii elektrycznej. Nawet jeżeli jest od Kultecha. Nawet jeśli jest od Kultecha. Dla mnie ważne, żeby działał i funkcjonował. Parametry wystawione Kultech. 30 amper. No. O, tu macie instalacyjne kontrole. Słuchajcie. Parametry macie wszystkie. Oczywiście jednokierunkowy.
Więc dlatego wam pokazałem to. Dlatego wam to pokazałem, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to się robi porządnie. Powiem wam tak. Więc uważam, że temat został wyczerpany. Dobra. Dziękuję wam bardzo i życzę miłego dnia.